Cześć kochani moi, dzisiaj przychodzę do Was z taką propozycją kosmetyków do makijażu, które nie kosztują dużo, a które naprawdę są świetne, które naprawdę ja wypróbowałam je przez dłuższy czas, niektóre to już jest nawet duże, drugie opakowanie i uważam, że jest naprawdę świetne i nawet warte więcej niż kosztuje. Zacznę od podkładu Maybelline. Maybelline Affiniton. Jest to podkład, ja używam tego odcienia 24 Golden Beige Naturalny Affin i mam go teraz na skórze i naprawdę daje bardzo naturalny efekt. Dobrze się rozprowadza, troszeczkę szybko schnie jak dla mnie, ale mimo to jestem z niego bardzo zadowolona, bo naprawdę świetnie się rozprowadza i długo trwa na mojej skórze, długo się utrzymuje i możemy go kupić w takiej fajnej promocji. Ja na przykład go dostaję w takiej promocji, kiedy jest on z tym swoim korektorem w Affiniton i ten korektor też bardzo polecam, bo jest to korektor ciekły, to znaczy taki w miarę, jak to się nazywa, liquido po włosku, taki w miarę rzadki, nie jest za gęsty i dobrze mi się go rozprowadza, dobrze mi się trzymają też na nim cienie. On ma taki dozownik bardzo wygodny, jak widzicie, i naprawdę używam go tutaj i pod, i nie zaznacza mi zmarszczek. Używam go na powiekę jako też utrwalacz cieni i takich brokatowych w szczególności i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona i jest to świetna rzecz za niewielkie pieniądze. Jestem z tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą, z której jestem zadowolona i którą bardzo polecam, są kredki do brwi. Jedna to jest Essence i moja, ta, którą ja używam, teraz już starło mi się wszystko, ale jest to ta kredka z Essence z taką szczoteczką. I powiem Wam, mam ją dzisiaj na brwiach, fajnie mi się ją rozprowadza i długo się utrzymuje, nie topi się tak za szybko i naprawdę daje taki w miarę naturalny efekt i jest to kredka, która naprawdę niewiele kosztuje, więc bardzo ją polecam. Kolejną rzeczą, którą polecam, są pomadki z Catrice. Jest to ta pomadka taka, która ma takie zateczkę, jak widzicie, robi tak tyk. Jest to Ultimate Color. I jest to odcień 370 i mam ją teraz na pomadce, na ustach i jak widzicie daje taki delikatny efekt, nie za mocny i taki bardzo naturalny i ja z niej jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Kolejnym kosmetykiem, o którym już Wam kiedyś wspomniałam, bo zrobiłam test na żywo osobny jego, to jest BB Cream z Maybelline. Jest to Dream Pour do cery mieszanej i takie jak moja właśnie i powiem Wam, że jestem z niego bardzo zadowolona, on dobrze kryje, pięknie wyrównuje kolory skóry, fajnie się rozprowadza, ma też SPF 15, niewiele kosztuje i jest to jeden z moich ulubionych BB kremów. Naprawdę dostosowuje się świetnie do mojej skóry, nie powoduje dodatkowych wyprysków, wręcz przeciwnie, skóra staje się przy jego użyciu naprawdę taka dobrze odżywiona i taka świeża. To zaproponuję ten tusz do rzęs osobom, które mieszkają tutaj we Włoszech, ze względu na to, że może w Polsce są po prostu niedostępne. Jest to firma Rouge. I jest dostępny tylko w aptece. Oni wypuszczają co jakiś czas jakieś kosmetyki, na przykład krem do rąk, albo BB cream, albo różne kosmetyki. I ja kupiłam ten tusz za 2,99 i muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę świetny. Ma taką szczoteczkę klasyczną, ale naprawdę wydłuża, lekko podkręca rzęsy. Ja mam rzęsy mało i krótkie i niegęste i powiem Wam, że ten tusz sobie świetnie poradził z moimi rzęsami i bardzo go lubię do codziennego użytku i naprawdę kosztuje malutko i takie rzeczy lubimy, prawda? Kolejną rzeczą, o której bym chciała Wam powiedzieć, którą polubiłam, jest z Avonu rozświetlacz do twarzy. Jest to już, powinno być tu też gdzieś, rozświetlacz do twarzy, tak. Taki odcień szampana, jak Wam pokażę, o. On ma taką konsystencję, jak widzicie, bardzo naturalną i ja sobie go tutaj wklepuję w tą stronę nad policzkiem
Bardzo łatwe do rozprowadzenia. Fajnie to wygląda. O, mam włosy. Fajnie to rozświetla twarz. Twarz staje się taka promienna. Używałam to też w lato. I naprawdę wytrzymuje w miarę długo. Niewiele kosztuje. Pokażę Wam efekt. Dzisiaj jestem prawie pomalowana wszystkimi kosmetykami, które Wam pokazałam. Także Avon Luminous Finish i wydaje mi się, że chyba zmienili tubkę i teraz on jest w takim długopisie. Ale nie jestem pewna, także musicie sprawdzić. Także polecam to, bo naprawdę za niewielki koszt można uzyskać ten bardzo naturalny efekt rozświetlenia, i który teraz ostatnio jest w ogóle taki modny, bo lubimy twarz taką lekko rozświetloną. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie pytanie, to piszcie, pod spodem Wam napiszę, o jakich kosmetykach mówiłam. Jeszcze chciałam Wam opowiedzieć, tak na szybciutko tylko, o paletkach Make Up Revolution. Są to paletki, o których Wam zrobiłam osobny filmik. Są to paletki do konturowania, tak jak ta. Są to paletki do... jest róż. Są róże, czekajcie, muszę otworzyć. O, takie odcienie róży do policzków z rozświetlaczem. Tutaj są dwa rozświetlacze. I jest jeszcze ta paletka Black Velvet, która ma takie serduszko, widzicie, z przodu. I jak widzicie, one są już troszkę używane przeze mnie, bo je próbowałam we wszystkie sposoby. I ta ma takie bardzo matowe cienie, które bardzo lubię i wiele makijaży można z nimi zrobić. Także kosztuje 9,90 ta, około 40 zł. Te troszkę mniej, około 35-32 zł. Także za małe pieniądze można uzyskać całkiem dobry efekt i naprawdę jestem z tego zadowolona. Także to są wszystkie, teraz już naprawdę to jest wszystko i zapraszam na inne moje filmiki i jeśli Wam się podobało, to zapisujcie się, kciuk w górę i posyłam Wam moc buziaków. Do następnego. Cześć!